Zaproponowany przez PiS projekt reformy prawa wyborczego zakłada zmianę sposobu ustalania składu PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Röntgen. PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm, obecnie 9-osobowy skład tworzy po 3 sędziów delegowanych tam przez TK, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny, przy czym największy klub nie mógłby wskazać więcej niż 3 członków. Według Radio Muzyka Fakty FM w związku ze stanowiskiem PKW, iż proponowane przez PiS zmiany w prawie wyborczym mogą doprowadzić do destabilizacji systemu wyborczego przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi, w kuluarach Sejmu mówi się, że posłowie PiS mogliby przyspieszyć wymianę składu PKW i przeprowadzić ją jeszcze przed wyborami samorządowymi. Jak podaje Radio Muzyka Fakty FM, miałby to być plan bajt na wypadek, gdyby Państwowa Komisja Wyborcza nie podołała organizacji wyborów. Wobec zastrzeżeń PKW, że te zmiany mogą zdestabilizować system wyborczy, partia rządząca ma w garści straszak w postaci tej poprawki, wskazano w artykule na portalu radia. Doniesienia te zdementowała w rozmowie z PAP rzeczniczka PiS Beata Mazurek. To plotka, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, zapewniła.